Dzień dobry Państwu bardzo serdecznie. Witam Państwa na drugim już spotkaniu inicjatywy Akademia Kupca, której celem jest budowanie kompetencji kupca 4.0, czyli kupca, który jest odpowiedzią na potrzeby, które są stawiane przed przemysłem 4.0. Dzisiaj będziemy mówili na temat opakowań tekturowych, a naszym gościem jest pan Andrzej Niziołek. Także panie Andrzeju, oddaję głos do studia. Proszę się przedstawić, możemy zaczynać. Dobry wieczór. Tak jak słuchałem Państwa, serdecznie wszystkich witam. Miałem nadzieję, że może nie dojdzie do mnie, ale jednak okazało się, że jest to niezbędne, także witam wszystkich serdecznie. Pierwszy raz w takiej formule zdalnej, tutaj z panią Julią mieliśmy małą próbę na początku, więc mam nadzieję, że się nic nie wysypie i będą Państwo cały czas widzieli to, co widzieć powinniście. I technologia nas nie przerośnie. Właśnie chyba mnie przerosła. Nie, jest dobrze. Krótka agenda, która w istotnej części opiera się na propozycji tematów, które pani Julia przedstawiała w zaproszeniu na ten webinar. Dodatkowe dwa punkty, czyli chwilę coś na temat firmy PCM i mojej działalności i później jeszcze dodatkowo kwestia optymalizacji kosztów właśnie związanych z opakowaniami. Tutaj Państwo chwaliliście się doświadczeniem w branży opakowaniowej, bardzo mnie to cieszy, to będziemy tutaj mogli być partnerami w tej rozmowie. Ja jestem w branży od 23 lat, czyli w zasadzie całą tą swoją taką pracę zawodową spędziłem w opakowaniach papierowych, tekturowych. Wcześniej na początku w korporacji, czy w kilku korporacjach od 7 lat prowadzę własną działalność, zajmując się optymalizacją opakowań. Nie lubię czytać slajdów, nie lubię jak ktoś czyta slajdy, także tutaj no, zostawiam w zasadzie to, co jest na ekranie do Państwa do obejrzenia. Są firmy, z którymi pracowałem, z którymi pracuję już teraz jako działalność. Okej, to byłoby chyba tyle najkrócej o mnie. Zastanawiałem się nad Państwa profilem i tak słuchając, jak się Państwo przedstawialiście, być może trafiłem. To znaczy myślałem o tym, że rzeczywiście mogą być tutaj z nami osoby, które to doświadczenie opakowaniowe mają początkowe, no i takie osoby, które powiedzmy od lat są w branży. W związku z tym przygotowanie materiału, który trafiałby do wszystkich i pewne informacje były powiedzmy do przyjęcia takiego technicznego, no było pewnym wyzwaniem, dlatego też tutaj mikrofony mamy wyciszone, ale gdyby te łapki do góry powiedzmy były potrzebne, żeby coś wyjaśnić, ja też będę miał taki slajd, gdzie będą pewne pojęcia ewentualnie do rozwinięcia wyświetlone. Gdyby była taka potrzeba, proszę pytać i będziemy sobie to dopowiadać. Teraz moją kluczową kompetencją nie jest kupowanie opakowań. W zasadzie jakby w takich 100% nigdy się tym nie zajmowałem, tylko kwestia bardziej takiego doradztwa technicznego, czyli gdybyśmy to mieli w strukturze firmy umieścić, to bardziej trochę takie R&D, czy kwestie powiedzmy takiego lean packagingu. Więc no tu ponownie trochę te wyciszone mikrofony może nie pomogą nam w formie takiej bardziej warsztatowej, ale nie chciałbym, żebyśmy tutaj zabrnęli w taką wersję tylko takiego suchego wykładu, to znaczy ja sam bym nie wytrzymał słuchania o tym, co robię od 23 lat, także proszę jakoś tam się włączać, uzupełniać i im bardziej będzie interaktywnie, tym myślę, że wszyscy na tym bardziej skorzystamy. Chciałbym się skupić głównie na tekturze falistej z dwóch powodów. Jeden jest bardzo prozaiczny i nie umieściłem go w prezentacji, dlatego że po prostu na niej się lepiej znam. Ale też jest to materiał zdecydowanie pod każdym względem bogatszy, tak technologicznie, technicznie i myślę zakupowo niż opakowania z tektury litej. To znaczy można powiedzieć inaczej, że w zasadzie wszystko, co można byłoby powiedzieć o tekturze litej, mieści się w tekturze falistej. Tak? A tektura falista to są jeszcze procesy produkcyjne, procesy logistyczne, jest tam po prostu więcej
zależności, więcej ciekawszych tematów, powiedzmy, o których warto powiedzieć. Myślałem też o Państwa sytuacji, trochę zbierając takie informacje w ostatnim czasie i myślę, że generalnie sytuacja może być trochę trudna, to znaczy tak, z jednej strony tutaj też nawiązuję do artykułu pani Julii, która napisała, że no w zasadzie uważa się, że kupować każdy potrafi, więc to jest po prostu proste, więc cóż za filozofia. Druga rzecz, z którą ja się spotykam na co dzień, no oczywiście, że jak ktoś kupuje jakieś, nie wiem, kluczowe surowce, prawda, no to jest wydarzenie, no ale cóż za wydarzenie w kupowaniu papieru czy opakowań papierowych, chociaż wydaje mi się, że od pół roku ta sytuacja mogła się zmienić i okazuje się, że kupowanie opakowań papierowych też jest jakimś wyzwaniem. I ostatnia taka rzecz, już wewnętrzna taka też z firm, z którą się bardzo często spotykam, czyli jeśli coś z opakowaniem jest nie tak, to znaczy, że należy kupić opakowanie mocniejsze, czyli droższe. No a Państwo finalnie jakby przed Wami stawia się takie oczekiwanie, że po prostu ma być tanio, prawda? Więc tutaj są trochę, jest trochę sprzeczności. Okej, dobrze, to byłoby trochę takim tytułem rozszerzonego wstępu. I teraz to, czym ja będę operował w trakcie tego spotkania na różnym poziomie, to są kwestie rodzaje papierów używanych do produkcji głównie tektury falistej, rodzaje grubości tektur, trochę konstrukcji opakowań, nie będziemy wchodzili w szczegóły, ale no pewne tam pojęcia się będą zdarzały czy pojawiały. Takie podstawowe parametry wytrzymałościowe, czy opisujące powiedzmy technologicznie tekturę jak gramatura, parametry takie wytrzymałościowe BCT, ECT. Gdyby ktoś chciał z Państwa to jakoś lekko rozwinąć, któryś z tych punktów, to jest może dobry moment, no bo później już będziemy tym po prostu tylko operować w ograniczonym stopniu, ale jeśli jest taka potrzeba, to chętnie to rozwinę. Dobrze, nie widzę, nie słyszę. Okej. Może Andrzej, dwa słowa wstępu. Tak, co ty uważasz za istotne, żeby o tym opowiedzieć? Okej, dobrze, to tak. Rodzaje papierów. Generalnie funkcjonujemy w tej chwili na rynku papierów makulaturowych. W Polsce są to generalnie papiery makulaturowe, tak zwane testlinery, na te warstwy takie proste i w środku jest używany taki papier, który nazywa się czasami welenstoff, czy jakoś powiedzmy w ten sposób. To są takie pojęcia powiedzmy dotyczące papierów. Tak? Teraz te papiery na tekturnicy kleimy w tekturę falistą, mamy dwie warstwy płaskie, w środku jest właśnie ta warstwa pofalowana. Zależnie od tego, jaką mamy grubość tektury, wytwarzamy na tej maszynie, na tekturnicy, mamy różne grubości fali, one historycznie są nazywane literkami, najbardziej popularna jest fala B, która teoretycznie powinna mieć 3 mm grubości, fala C 4 mm, fala E 2 mm. Są jeszcze fale łączone, fala BC, BE. Okej, chodzi po prostu o to, że jakaś grubość za tymi literami się po prostu kryje. Tak? Konstrukcja opakowań, o tym będzie niewiele. Mamy powiedzmy takie bardziej standardowe, tak zwane pudła klapowe, czyli takie ładne szare najczęściej z klapami. Prostsze trochę w produkcji, bardziej skomplikowane pudła wykrojnikowe. Jeśli chodzi o podstawowe parametry, to jest ciekawy temat już zdecydowanie z punktu widzenia kupowania opakowań, dlatego że poza pewną konstrukcją opakowania kupujemy też wytrzymałość. I ta wytrzymałość opakowań no jest w jakimś stopniu powiązana bądź z gramaturą, czyli ile ten karton waży na metr kwadratowy, bądź z takimi parametrami, które już są bardziej parametrami technicznymi, które bada się na prasach, zgniatając taki karton, bądź zgniatając tekturę. Tak? Jeśli zgniatamy karton, to mamy BCT, to pierwsze słowo to jest wtedy od słowa box, czyli gnieciemy cały karton, bądź gnieciemy tylko fragment tektury, to jest takie zgniatanie tak zwane krawędziowe, stąd ta pierwsza literka edge, czyli krawędź i to też jest jakiś parametr dotyczący właśnie wytrzymałości tego, co kupujemy. Tutaj dostawcy bardzo mocno
nie chcę powiedzieć grają, ale w jakimś sensie tak, no można powiedzieć prowadzą taką trochę grę handlową tego, żeby jednak no, sprzedać tego papieru czy tej wytrzymałości w pewnym sensie trochę jak najmniej za jak najbardziej przyzwoite dla nich pieniądze. Tak? Więc ta część tej dzisiejszej prezentacji będzie właśnie dotyczyła tych działań w zakresie właśnie wytrzymałości w powiązaniu z ceną. Okej. No dobrze, i teraz pierwszy temat, który został wywołany tutaj przez Julię, to jest kwestia organizacji przetargu. Miejcie proszę na uwadze, że to jest moje takie subiektywne, nie wiem, nieksiążkowe spojrzenie z doświadczenia na to, jakie te problemy w tych przetargach się zdarzają. Tak? I też nie kupieckie, tylko bardziej takie techniczne. No ale te przetargi też, czy brałem w nich udział, czy prowadziłem i stąd jest ta moja obserwacja. Myślę, że pierwszy duży problem, który ja widzę, czy wyzwanie, jakbyśmy do tego podeszli bardziej optymistycznie, to jest kwestia świadomości biznesu dostawcy obecnego i wprowadzenia dostawcy, ewentualnie dostawcy nowego w wyniku przetargu. Ta różnica wiedzy, tutaj ona jest troszkę dalej rozwinięta, może być tak duża, że praktycznie szanse tego potencjalnego nowego dostawcy są bardzo mierne. Tak? I stąd ostatnio się nawet spotkałem z takim pojęciem, pewnie nie tylko w tej turze palistej, że jest to taka pozycja dostawcy ofert. Tak? Czyli raz na rok, raz na dwa lata firma robi przetarg, w wyniku którego robi benchmark rynkowy, zostawia starego dostawcę, tylko mu mówi, że miała lepsze oferty, więc prosił przynajmniej o weryfikację ceny, prawda? Więc jeśli chcemy zrobić rzeczywiście przetarg i wybrać najlepszą ofertę, to tutaj no, musimy stworzyć równe warunki, a to oznacza, że musimy temu potencjalnemu nowemu dostawcy dostarczyć dużo więcej wiedzy, bo po prostu on nie zna tego naszego biznesu. I druga rzecz, która wydaje mi się jest bardzo, bardzo mocno wpływa na wyniki przetargu, to jest kwestia różnicowania parametrów ofert poprzez dostawców po to, żeby właśnie grać tymi elementami, bądź wytrzymałości, bądź logistyki, też troszeczkę to rozszerzę. I teraz wracając do tego pierwszego punktu, tak, na czym polega czy te elementy tej przewagi tych obecnych dostawców. Tak, obecny dostawca wie, prawda, zna naszą częstotliwość, wielkość wywołań, tak, więc może zrobić takie działanie, na przykład wyprodukować sobie powiedzmy jakąś większą partię na stok, bo i tak wie, że my to kiedyś wybierzemy. Tak, nie czuje tutaj jakiegoś ryzyka, bo zna nasz biznes. Sprawdził być może w taki sposób już zupełnie praktyczny, że karton na przykład troszeczkę mniej wytrzymały się sprawdza, tak? Czyli miał, nie wiem, nie miał dobrego papieru, zrobił czegoś słabszego, nie było reklamacji, to znaczy, że można to na przykład dostarczać trochę słabsze opakowanie niż to, które jest wyspecyfikowane. Też częsty problem, który widzę, to jest kwestia wolumenu, który jest na przykład deklarowany w przetargu. Myślę, że nie wiem, czy to jest taka praktyka, natomiast często ze strony dostawców jest takie przekonanie, że te wielkości są zawyżone, że tak naprawdę my obiecujemy, że będziemy kupowali milion, a tak naprawdę to będzie pół miliona. I tutaj liczenie tej zyskowności również z tym współczynnikiem skali różnie wygląda. Więc, a bieżący dostawca wie, prawda, dostarczał przez parę lat, zdaje sobie sprawę, jakiej wielkości jest to biznes, jak może sobie to kalkulować. Teraz też już z takiej części trochę bardziej technicznej, która ma naprawdę też duże znaczenie właśnie jeśli chodzi o wytrzymałość, czyli o surowiec, który kupujemy, to jest kwestia takiego wewnętrznego działania firmy, sposobu paletyzacji takiej kultury biznesowej czy produkcyjnej. Rzecz, która okej, biznesowo z mojego punktu widzenia jest, czy może technologicznego, jest bardzo ważna. Kwestia na przykład stosowania przekładki na samą paletę, tak żeby nie ustawiać kartonów na palecie, to naprawdę może mieć ogromne znaczenie dla wytrzymałości. I teraz jeśli ktoś to wie, już inaczej może trochę podchodzić do zaprojektowania opakowania i jego wyceny. Więc
tutaj zamykając trochę ten punkt tych dużych różnic na starcie dostawcy bieżącego i potencjalnie nowego, warto włożyć dużą czy większą pracę w zapoznanie tego nowego, potencjalnego dostawcy z naszym procesem, z tymi procesami zakupowymi, wielkością wywołań, zamówień, wielkości tych zamówień i tak dalej. To nam pomoże po prostu stworzyć równe szanse na wstępie i rzeczywiście uzyskać porównywalne oferty. Teraz no coś, znaczy może trochę zacznę od takiej, może nie anegdoty, ale tego co usłyszałem, duża firma dostarczająca do bardzo dużej, czy nawet największej sieci handlowej w Polsce ogromnej ilości opakowań, dostałem informację, współpracując z tą firmą, że kilka razy organizowała już przetarg i tak naprawdę nigdy nie była go w stanie rozstrzygnąć. Że przetargi były robione, było widać chęć do zmienienia dostawcy, natomiast finalnie oferty, które spływały do tej firmy, były tak niejednorodne, tak się bardzo różniły w parametrach, że kupiec po prostu nie był w stanie tego porównać i wybrać najlepszej oferty. I teraz trochę wchodząc w takie szczegóły techniczne, niestety nikogo z Państwa czy z Was nie widzę, więc nie wiem, czy tam przysypiacie po drugiej stronie, czy z dużymi oczami odsłuchacie tego, co mówię, więc dziękuję za serdecznie. Zaciekawieniem, znaczy, tak, chciałbym ja już mam pierwsze pytania. Okej, no, chodzi mi o to, żeby tak naprawdę no, wiedzieć, na ile to, co mówię, jest dla Was interesujące, tak? No bo tu można popłynąć w jakieś technikalia i zupełnie stracić kontakt. Ja Ci powiem, ja sama ofertowałam dużo opakowań kartonowych, jak pracowałam w Marmite, no bo tam wiadomo, każda wanna, każda medalka, każdy zlew, nie? I powiem Tobie szczerze, że jak teraz na przykład rozmawiam z kupcami, to też mam takie wrażenie, że nie do końca jest ta wiedza, jak skonstruować to zapytanie, żeby te oferty były porównywalne. Oczywiście, że jeżeli mamy tam różną gramaturę czy różne elementy, można to porównać przy wykorzystaniu jakichś modeli, wielokryterialnych modeli decyzyjnych, tak, można sobie to zbudować, ale kupcy czasami jakby nie określają na wstępie swoich wymagań, czy jaki to ma być papier, tak, czy mówisz kraftliner. Jest jeszcze chyba testliner i jest jeszcze tak. Chyba trzeci rodzaj. Jest szręc albo Wellenstoff, tak, no to są powiedzmy takie główne rodzaje. Tak, tak. Drugie, jaka jest fala, tak, jaka jest gramatura tego papieru, to są jakby takie podstawy, ale wiesz, nie zawsze ten kupiec jakby dostaje ten wstęp z technologii, czy tam z R&D od osoby, która to dobiera i myślę, że jest duży problem, jak zostawia to trochę po stronie dostawcy, bo to wtedy nie jest RFQ, tylko jest bardziej RFP, zapytanie o propozycję. A tu już niebo jest limitem, no i każdy dostawca kołderkę na swoją stronę. Dokładnie i teraz tutaj, dlatego specjalnie to, co widać na slajdzie, to jest jedyna rzecz, która w całej tej prezentacji jest zrobiona na czerwono, poza kropeczkami. To jest kwestia specyfikacji technicznej, to znaczy rzeczywiście, jeśli powiedzmy tych przetargów na co dzień nie prowadzę, bo nie jest to ten mój core biznes, natomiast na co dzień naprawdę prawie każdego dnia, nie przesadzam, oglądam oferty na jakieś mniejsze grupy opakowań, na projekty, które prowadzę optymalizacyjne i tak dalej. I parę razy już stałem przed takim dylematem, że rzeczywiście zostawiając taką pełną otwartość dostawcy, w propozycji, jak to powiedziałaś, tak, RFP, ja nie byłem w stanie tego porównać. Po prostu, tak, dlatego że różnice, poza tym, okej, no to, że to jest propozycja, to nie wiem, czy to jest propozycja dobra, należałoby zrobić testy produkcyjne, tak, i dopiero wtedy można byłoby coś powiedzieć, a to już jest wtedy ogromny proces, to trudno wtedy mówić o jakby przetargu czy procesie zakupowym, ale to jest jakby cały projekt już właśnie takiej trochę optymalizacji opakowań. W związku z tym moim zdaniem trzeba te parametry, to gdzieś później nawet będzie też tak, wymyśliłem sobie taką nazwę na potrzebę tego naszego dzisiejszego webinaru, bardzo ograniczyć ruchy dostawcy. Tak? To znaczy ja w tej chwili to robię też w ten sposób, że jeśli wyceniam jakieś opakowania i zależy mi na propozycjach dostawców,
to pierwsza propozycja jest ściśle oparta właśnie o specyfikację techniczną i tam po prostu nie ma żadnego odchylenia. Wtedy mogę zobaczyć, porównać dostawców tylko na podstawie ceny i ewentualnie innych parametrów, gdzie mogą jeszcze próbować coś zmieniać, ale zakładam właśnie, że jakby tej możliwości zmiany nie ma, patrzymy wtedy tylko na cenę i ewentualnie propozycje optymalizacyjne, ale to już jest trochę inny temat. I tam rzeczywiście porównywalność jest, no można powiedzieć, że ktoś ma super pomysł, tak? Ale to wymaga już większej weryfikacji. Więc generalnie no poruszyłaś właśnie ten temat, który nie jest bliski, tutaj dlatego też zaznaczony, że myślę, że bez dobrej specyfikacji technicznej zaryzykowałbym, że niemożliwe jest zrobienie skutecznego przetargu po prostu, tak? Musimy wiedzieć dokładnie, co chcemy kupić, żeby móc tylko wtedy porównać, powiedzmy, cenę, ewentualnie jakieś tam podstawowe inne warunki handlowe. Andrzej, to ja mam do ciebie pytanie. Co według ciebie powinna zawierać taka dobra specyfikacja? No bo oczywiście mamy jakby rodzaj tej tektury, tak? Fale, gramaturę. Ja pamiętam jeszcze, że miałam rysunki z konstrukcją. Jak ten karton ma wyglądać, mockupy, tak? Czyli ta cała grafika, to jest jakby jedno pytanie, a drugie pytanie, co ma zrobić ten kupiec, jak on nie ma tej specyfikacji? Po prostu ja miałam taki projekt, że dostałam umywalkę i mówię, no kup karton do tego. Tak? I znajdź dostawcę, niech on nam napisze specyfikację. I co w takiej sytuacji, od czego tu można zacząć? Znaczy, to bym... Tak rozmawialiśmy przed naszą prezentacją, że nie będę uprawiał kryptoreklamy, ale myślę, że no najlepszą metodą jest wtedy, nie chcę powiedzieć, że tylko zgłoszenie się do PCM-u, ale znaczy myślę, że po prostu przy pewnej skali biznesu rzeczywiście zaangażowanie osoby w funkcji takiego R&D opakowaniowego naprawdę przynosi ogromne korzyści. Przyszło mi teraz do głowy troszeczkę z twojej branży, to chyba nie była akurat firma, o której ty mówisz, ale oglądaliśmy produkcję, pakowanie w zasadzie tego takiego białego montażu, to bodajże był chyba sedes, gdzie no po prostu po włożeniu tego sedesu do kartonu tam zostawało, nie wiem, tyle wolnego miejsca jeszcze, tak? I pan wrzucał jeszcze na górę taki format, powiedzmy, no nie wiem, ćwierć metra kwadratowego, taki arkusz architektury. My się pytamy, ale po co pan to wrzuca tutaj? Nie wiem. No rzeczywiście nie wiedział, tak? Wydawało się, że ten arkusz po prostu no, ktoś kiedyś wymyślił z jakiegoś powodu, żeby go tam wkładać, natomiast w tamtym momencie po prostu to nie miało zupełnie uzasadnienia. Więc trochę wracając do twojego pytania i trochę do autopromocji jakby takiego serwisu zewnętrznego, ale też zachęcam jakby zawsze do też tworzenia takich struktur wewnętrznych, tak? No, pieniądze wydawane na opakowania plus jeszcze kwestie na przykład logistyczne z tym powiązane są naprawdę tak znaczące, że rzeczywiście zostawianie tego wyłącznie w rękach kupców, którzy nie mają po prostu wiedzy, czasu na zdobywanie, poszerzanie tej całej wiedzy technicznej, no wydaje się, że jest trochę takim miejscem, gdzie sporo pieniędzy może z firmy po prostu wyciekać tak naprawdę, tak? Jak się skupiamy tylko na samym opakowaniu. Bo przykład, który ty podałaś, tak? No teraz, jeśli masz tylko jednego dostawcę, no dobrze, gdy jest dwóch, trzech, prawda? No ale to wtedy też jest kwestia przetestowania tego rozwiązania, które zostanie podane do tej umywalki, prawda? Sprawdzenia specyfikacji technicznych i tak dalej. No tutaj jest naprawdę sporo pracy, żeby to solidnie zrobić. A mam slajd, który później pokazuje właśnie skuteczności, praktyczne skuteczności poszczególnych działań. Jeśli chodzi właśnie o taki czysty przetarg, a właśnie takie działania techniczne, gdzie po prostu patrzymy bardziej szczegółowo na opakowanie, na jego funkcje, na kwestie właśnie też samych parametrów, jakie korzyści możemy z tego zaczerpnąć. Tutaj przeskoczyłem parę slajdów, bo jest przygotowany slajd mówiący o specyfikacji technicznej i tutaj moim zdaniem cenna uwaga, sami nie wymyśliłem, to mi powiedział ktoś, z kim współpracowałem, ale uważam, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna rzecz.
Generalnie często jest tak, że specyfikacje bądź przesyłają dostawcy, tak, że każdą swoją pieczątką działu jakości, tylko wtedy mamy pewne takie ryzyko, że właścicielem tej specyfikacji jest dostawca, tak? Ona jest ostemplowana, ma jeszcze logo i tak dalej, tak? I wtedy zrobienie łatwego takiego przetargu albo sprawdzenia ceny dla takiego produktu w innej firmie, no, wymaga skopiowania, jakiegoś tam zamazywania, no, jakiejś gimnastyki, tak? Także bardzo dobrym pomysłem jest to, takie uświadomienie dostawcom tego, że prosimy o uzupełnienie specyfikacji, o wypełnienie, o podanie danych, natomiast specyfikacje są naszą własnością. Tak? I to my robimy z tymi specyfikacjami to, co chcemy. Jeśli chcemy, to wysyłamy ją do innego dostawcy, prosimy o wycenienie i tak dalej. Nie jest to właśnie własność producenta czy dostawcy opakowań. I kilka tak, tych bo rzeczy, wiesz, których... dużo kupców też idzie na skróty i im się wydaje, że właśnie jak poproszą, żeby to dostawca, i to nie tylko w opakowaniu, ale żeby to dostawca przygotował tą specyfikację, oni nie są świadomi, że to jest własność intelektualna, do której ktoś ma prawo i ja tak naprawdę jako kupiec, jeżeli dostaję tą specyfikację od mojego dostawcy, ja nie mam na piśmie wyrażonej zgody do posługiwania się tą specyfikacją, a to zrobię, tak? No to to już jest coś, co podlega pod kodeks, nie? Że nie wolno robić takich rzeczy, no bo ktoś to wymyślił i dostawcy bardzo często na tym żerują, i w ten sposób, to jest jakby jeden z przykładów vendor lock-in, nie? Czyli takiego, jak dostawca uzależnia kupca od siebie, czyli mówi, to ja ci ten karton przygotuję, ja ci przygotuję tą specyfikację, wszystko zrobię, wejdę z fajną, niską ceną, a za pół roku cena szybuje w górę, tak? A ten kupiec no niewiele może zrobić, no bo tak jak mówisz, właścicielem jest dostawca, więc to jest jakby otwieranie kolejnego projektu na nowo, tak naprawdę. Tak, dokładnie tak. Czyli to wracamy jakby do gromadzenia tej wiedzy w taki sposób, powiedzmy, i w głowie, ale też na papierze jednak w firmie, prawda, żeby nią dysponować. Także dokładnie tak jak mówię. Dobrze, to wracając teraz chwilkę tutaj do tych kwestii, już patrzyłem trochę na czas, może będziemy to trochę skracać, żeby nie wchodzić za bardzo w te technikalia, bo wydaje się, że te rzeczy takie dookoła są trochę może ciekawsze, tak? Kwestia surowca tutaj, nie wiem w tej chwili, na ile na rynku zmieniła się świadomość, tak, kwestii wytrzymałości, na ile gramatura odpowiada za wytrzymałość, tak, bo tutaj, no, jeśli chodzi o opakowania zbiorcze, to my kupujemy tak naprawdę głównie wytrzymałość, ochronę produktu. Ona się w jakimś stopniu wiąże z gramaturą, czyli no, z masą papieru, którą kupujemy, ale nie tylko, tak. W procesie, to taki znany przykład, nie mam tutaj akurat kawałka, te, który palisty gdzieś pod ręką, no ale jeśli weźmiemy, nie wiem, arkusik tektury, który jest sztywny, on ma jakąś gramaturę, jak go zgnieciemy, on nadal ma tą samą gramaturę, natomiast już nie ma zupełnie parametrów. Fala została zgnieciona, po prostu nic nam z tego nie zostało, tak. Więc te wszystkie parametry BCT, ECT, właśnie tej wytrzymałości na zgniatanie, to nam pozwala lepiej, precyzyjniej określić wytrzymałość opakowań, które kupujemy. I to jest super, super istotne. Teraz kolejna rzecz, z którą się też często spotykam, to jest trochę taka próba grania przez dostawców wielkościami zamówień. Czasami nawet to nie jest głośno komunikowane, tak? Nawet idzie zapytanie ofertowe, gdzie powiedzmy jest pisane, nie wiem, memo na poziomie tam powiedzmy 10 tysięcy i jeśli sobie tego dokładnie nie przeczytamy, co dostaliśmy, mówię o sobie, nie zwracam komuś, broń Boże, uwagi, no to się nagle okazuje, że cena jest fajniejsza, tylko ktoś nam wpisał 20 tysięcy, bo akurat ma takie minimum produkcyjne i po prostu mniej nie wyprodukuje. Czasami możemy się tego przychylić, czasami nie, natomiast jest to kolejny element, gdzie dostawcy mogą próbować różnicować cenę, nie poprzez tylko kwestie marży, ale właśnie poprzez jakieś działania, które im po prostu przynoszą pewne możliwości zaoszczędzenia. Logistyka dostaw, wbrew pozorom, znaczy tektura, jakbyśmy się takiej przyjrzeli z boku, to tam jest więcej powietrza niż papieru, prawda? Czyli ten cały transport tektury to jest w znacznej mierze włożenie powietrza, więc udział transportu w koszcie opakowań jest wysoki.
Co za tym idzie, tutaj też właśnie jakieś próby czasami kalkulowania dostaw, gdzie kartony na przykład na palecie wystają trochę poza paletę, prawda? Czasami możemy to zaakceptować, czasami nie. Czasami trzeba zapytać o to magazynu, czy przyjmie taką paletę, czy jest w stanie przyjąć. Natomiast to też jest jakiś sposób dostawców na różnicowanie ofert właśnie nie tylko poprzez marżę, ale poprzez ruchy kosztowe po własnej stronie. Tak? Element może też taki bardzo jednorazowy, ale to jest też kwestia wyceny narzędzi do produkcji, które no, z reguły jednak płaci klient. I tutaj też no, spotkałem się z tym, że można te narzędzia różnie wyceniać i różnice potrafią być duże. To też może być jakaś próba no, marżowania sobie gdzieś po prostu dodatkowo, a nie pokazywania tego w samej cenie. Dobrze, bo na chwilę z tego wyskoczyliśmy. Ja tylko mam, wiesz co, pytanie odnośnie kosztów narzędzi. Bo teraz tak, dostawca może kupić stempel i tak dalej, tak? Może kupić jak narzędzie do wycinania tego. Tylko wiesz, co mnie zawsze zastanawiało i co ty na przykład uważasz, że jest lepsze, jeżeli chodzi o podejście? Czy koszt narzędzi powinien być amortyzowany jakby w cenie jednostkowej i rozkładany powiedzmy na 3 lata? Czy lepiej jest zapłacić za to narzędzie, tak, na początku, bo wiesz, jak ja płacę, to ja jestem w pewien sposób właścicielem, nie? I teraz może dojść do takiej sytuacji, że na przykład zapłacę za to narzędzie i przyjdzie drugi klient, który też chce karton o tych samych wymiarach i on też zapłaci za to narzędzie. Czy spotkałeś się z taką sytuacją, żeby też jakby określać, kto jest właścicielem narzędzia i co uważasz za lepsze? Czy płacić od razu za to narzędzie, czy amortyzować w kosztach w cenie jednostkowej? Znaczy, to tak, odpowiadając na środek twojego pytania, wydaje mi się, że taka zastępowalność czy współużytkowanie narzędzi jest dość ograniczone, jednak te pudełka, no bo tak, jeżeli robimy takie pudła klapowe, no to w zasadzie tutaj do tego, do wyprodukowania konstrukcji klapówki nie ma narzędzi, tak? W tych większych firmach, które tam mają takie maszyny, tak z jakiejś slotery. Matryca drukująca z logo czymkolwiek, no to już są rzeczy indywidualne, tak? Rzeczywiście jest pewne ryzyko współkorzystania z narzędzi i czarżowania różnych dostawców, na przykład za jeden wykrojnik w e-commerce. Tak, no bo mamy słynne paczkomaty, opakowania pod paczkomat, pewną konstrukcję, tam tak zwane FEFCO 427, która jest ogólnie przyjęta. I rzeczywiście większość czy duża część firm może chcieć jednej konstrukcji o jednych wymiarach i dostawca faktycznie może wziąć od 5 dostawców za ten wykrojnik, prawda? Natomiast no, mieć jedno narzędzie i z niego korzystać. Ale bym powiedział, wydaje mi się, to jest trochę margines rynku tak naprawdę. To znaczy tutaj jednak gro narzędzi to są narzędzia personalizowane pod określone wymiary, określone produkty, określone grubości tektury. Tego bym się tutaj aż tak bardzo nie obawiał, chociaż tak jak powiedziałem, w e-commerce jest to możliwe. Czy płacić z góry, czy rozkładać to sobie na raty? Myślę, że jeśli chodzi o rozkładanie na raty, jest pewne ryzyko, to znaczy ktoś musi tego pilnować, dlatego że jeśli sobie rozłożymy to koszty na 3 lata, dość długo, nie wiem, czy dostawca by się na to zgodził, no bo to jest kwestia też tego, że ten kontrakt musiałby wtedy trwać, powiedzmy, częściej się spotykam z takim rozkładaniem na okres 1 roku, no to po 1 roku ktoś musi powiedzieć, halo, dobrze, spłaciliśmy narzędzie, prawda, musimy zejść z tą ceną, prawda. Czy ktoś o tym pamięta? Różnie bywa. Więc szczerze powiem, nie mam tutaj, jakby nie spotkałem się, może tak powiem, z takim bardzo jednoznaczną oceną, co jest lepsze. Myślę, że to jest czasami kwestia wewnętrznych uwarunkowań w firmie. Tak? Czasami jest tak, że jeśli to jest coś, nie wiem, nowego, to wchodzi to w budżet marketingu. Marketing ma pieniądze na nowe uruchomienia, więc płaci za narzędzie. Jeśli ma to kupować, nie wiem, dział zakupów, no to dział zakupów kupuje opakowania, a nie kupuje narzędzi, więc dział zakupów nie ma oddzielnego budżetu na kupowanie narzędzi i woli, żeby to było wliczane. Więc
Generalnie wydaje mi się, że znaczy odpowiedziałem tak, po stronie dostawców jest myślę większa chęć do płacenia za narzędzia z góry, no, co może oznaczać, że po stronie kupującego jednak korzystniejszym rozwiązaniem jest jednak rozłożenie sobie tego na raty. Można powiedzieć, że to jest jakieś tam trochę kredytowanie, dzielenie takiego ryzyka w dłuższym czasie i tak dalej. Więc natomiast tutaj nie mam jakby argumentów za tym, żeby jakoś jednoznacznie rozgraniczyć, powiedzieć, coś jest lepsze, coś jest gorsze. Tak? Natomiast finalnie no, trzeba się liczyć z tym, że za to narzędzie i tak po prostu będzie trzeba kiedyś pewnie zapłacić, więc no, to też trzeba sobie gdzieś brać po prostu pod uwagę. Dobrze, słuchajcie, to wrócę jeszcze tutaj do tego tych prób, powiedzmy, które może robić dostawca, chcąc jakby troszeczkę zaciemnić ofertę, tak? Czyli może próbować grać na różne sposoby surowcem, wielkością minimalną zamówienia, kwestią logistyki dostaw i ewentualnie kosztów narzędzi. Krótko o surowcach. Ponieważ pewnie przed nami są jeszcze ciekawsze tematy, a troszeczkę coraz mniej czasu. Kiedyś, tak jak rozmawialiśmy, Julia, tutaj powiedziałaś na początku, było bardzo prosto, tak? To znaczy, tak jak kiedyś w Polsce były, nie wiem, trzy samochody, można było mieć, nie wiem, Trabanta, Malucha, Syrenkę i tam co bogatsi Wartburga. No to kiedyś historycznie też były papiery Testliner 3, Testliner 2, Kraftliner, ten Wellenstoff, White Topliner, czyli jakiś biały papier. Natomiast i dostając specyfikację, wiedzieliśmy, co kupujemy. Później ten rozwój przemysłu papierniczego wprowadził rozwój tych procesów technologicznych produkcji papieru i to się stało mniej jednoznaczne. Żeby nie zamęczyć Was całym tym slajdem, tak? Generalnie w tej chwili bardzo trudno jest, nawet patrząc na specyfikację, powiedzieć, że firma A i firma B dostarczają nam taką samą tekturę z takich samych papierów, o takich samych parametrach. Są różni dostawcy, papiery, nawet jeśli się powiedzmy tak samo nazywają, Testliner 3, Testliner 3, mogą mieć trochę różne parametry. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tekturnicy, więc no, to jest duży obszar i powiem nawet, że w niektórych firmach, tych bardziej takich większych, korporacyjnych, bardzo mocno rozwinięty, generowanie oszczędności właśnie poprzez podmiany papierów, tak żeby finalnie otrzymać oczekiwaną wytrzymałość, ale używając jak najtańszych surowców, jak najtańszych składników. Więc temat powiedziałbym mocno technologiczny. Może, żeby Was tutaj tak nie zostawiać zupełnie, to tutaj bym się skupił na tym punkcie, prawda? Od strony kupca gramatura jest najsłabszym elementem, ponieważ nie uwzględnia parametrów produkcyjnych tektury. Mówi tylko o tym, jakie są papiery, a jak one zostały w procesie produkcji potraktowane, już nie. ECT, czyli ten parametr ściskania, ale tutaj też jest ważna rzecz, ponieważ inne jest ECT przed wyprodukowaniem opakowania, czyli to zgniatanie, powiedzmy, badanie tej wytrzymałości, a inne będzie to ECT, czyli wytrzymałość tej tektury w momencie, kiedy ona przejdzie przez etap druku, wycinania, sklejania. Więc tutaj też warto się domówić z dostawcą, o którym ECT będziemy mówili. Gdyby doszło do jakiejś reklamacji, coś mierzymy, patrzymy w specyfikacje, no mocno techniczny temat. Może z takich prostych jeszcze rzeczy, też żeby to w jakimś stopniu podsumować i takie dwa proste rozwiązania Wam podać. Warto w momencie, kiedy opakowania przychodzą do firmy, wiem, że to jest bardziej działanie działu jakości, natomiast to się może też przekładać właśnie na relacje z dostawcą, tak? Warto po prostu te opakowania ważyć i sprawdzać tak naprawdę, wiemy, ile to opakowanie ważyło na początku, jak tak powiem, zaczynaliśmy, słodki okres narzeczeństwa, prawda, wszyscy się lubili i tak dalej i wszystko tam stało na swoim miejscu. Natomiast po roku, dwóch może się nagle okazać, że opakowanie
waży mniej trochę, prawda? No wtedy warto to gdzieś tam może wyjaśnić i nie czekać, aż pojawią się jakieś problemy w logistyce, że nam kartony siadają. Tak, Monika? Waga wagą, ale przecież papier jest bardzo absorbcyjny, jeżeli chodzi o no, wodę, tak? I w momencie, o wilgoć, w momencie sama waga spoko, ale jeżeli mamy bardziej zawilgocony materiał, to z automatu ten karton będzie ważył więcej, nie? Więc to by trzeba chyba mierzyć oba parametry, że tak powiem, w tym wypadku, żeby mieć taką pewność, no chyba, że bierzemy jakąś dozę tolerancji. Znaczy ja już nie chciałem eskalować wymagań technicznych, tak? No bo rzeczywiście zgodnie z normą należałoby ten karton wysezonować, żeby on tam w warunkach normalnych postał 24 godziny i dopiero go zważyć. Natomiast myślę, że taka wybiórcza kontrola na wejściu, ona nam daje jakąś pierwszą weryfikację. Jeśli coś nam się nie będzie zgadzało, możemy powiedzmy bardziej dociekać, prawda? Natomiast no, to jest taka najprostsza metoda, żeby coś sprawdzić, prawda? Jeśli będą jakieś niezgodności, tak jak powiedziałaś, powinno się rzeczywiście zgodnie z normami wtedy taki karton po prostu przetestować. Nawet poprosić od tego dostawcę o potwierdzenie parametrów i ewentualnie później jakieś działania podejmować. Natomiast rzeczywiście tutaj, przy czym ta wilgoć bardzo fajnie działa w dwie strony i to też często wykorzystują dostawcy, bo o ile papier czy tektura zawilgocona dramatycznie traci wytrzymałość, o tyle tektura przesuszona dramatycznie ją zyskuje. Więc wiem, że są firmy na rynku, które badają ECT na tekturze mocno przesuszonej i osiągają bardzo ciekawe rezultaty, natomiast niekoniecznie jest to zgodne z normą. I to jest kolejny punkt, gdzie można powiedzmy tymi danymi trochę manipulować, czy trochę je naciągać może w ten sposób. Mam też taką informację, tutaj rozmawialiśmy sporo o jakości z taką koleżanką, która podobny czas spędziła po tej stronie jakościowej właśnie w branży i powiedziała, że bardzo fajnym parametrem na badanie wytrzymałości opakowań czy opakowania jest mierzenie jego grubości. Niestety już dawno nie jest tak, że fala C ma 4 mm, tylko ma tam powiedzmy 3 z kawałkiem i tak dalej, więc to już zostało zoptymalizowane. Natomiast chodzi o to, że w procesie produkcji, to co wcześniej powiedziałem, tektura może być przegnieciona, co praktycznie złamanie tej fali praktycznie niszczy całą wytrzymałość takiego materiału. I teraz to szczególnie może się zdarzyć przy opakowaniach, które są zadrukowane tak zwaną aplą, czyli w całości. Mamy, nie wiem, historycznie pamiętam opakowanie Wedla na czekolady, które były całe drukowane na granatowo, prawda? I teraz operator, jeśli mu tam się gdzieś nie dodrukowywuje, najłatwiej, żeby mu ten ładny kolor wyszedł na całości, to jest po prostu dociśnięcie matrycy drukującej, które powoduje to, że takie opakowanie się po prostu gniecie. Wizualnie wszystko wygląda w porządku, natomiast ono już po prostu nie ma wymaganej wytrzymałości. I teraz mierzenie grubości opakowań też może być prostym, a bardzo wymiernym sposobem sprawdzania, czy to, co dostaliśmy, jest zgodne z jakością. Okej, sam siebie trochę teraz tutaj weryfikuję, że wchodzimy w takie tematy trochę techniczno-jakościowe, natomiast no to cały czas jest w relacji do tego, co kupujemy i za to tak naprawdę płacimy dostawcy po prostu. Okej, dobrze, to następny slajd. Specyfikacja techniczna, tak? No, to jest arkusz, który może mieć powiedzmy dwie strony A4 różnych punktów. Ja przeglądając taką specyfikację, którą sam proponuję swoim klientom, znalazłem właśnie ta pierwsza informacja, o której już rozmawialiśmy, tak? Czyli że właścicielem jest klient, a nie dostawca. To, co mówiła Julia, rysunek użytku wraz z podstawowymi wymiarami, skład tektury. Nie będę tego czytał, to będzie dostępne, tak? Natomiast rzeczywiście im bardziej taką specyfikację rozwiniemy, tym z jednej strony będziemy mniej lubiani przez dostawcę, ale z drugiej strony bardziej zabezpieczeni, tak? Tutaj myślę, że taki punkt z mojej takiej działki, tak, paletyzacja
z wyrobem gotowym wraz z wagą opakowania. Tak? No w tym momencie, jeśli dostawca podpisuje nam taką specyfikację, to znaczy, że on jest świadomy tego, że jego kartony będą używane do zapakowania 5 kg jakiegoś produktu i będą tak i tak ustawiane na palecie. I że on jest jakby świadomy i bierze za to odpowiedzialność, znaczy potwierdza, że według niego te opakowania wytrzymają taką trasę. Okej, dobrze, to teraz trudny temat. Koszt i cena uczciwa, to wymyśliła Julia. To jest taki wilczy dół chyba tutaj, żebym się na czymś wyłożył. Dlatego, że... Ja, Andrzej, zawsze mówię tak, ja nie chcę, żeby było tanie, ale chcę, żeby było uczciwie. Ja wiem, ale to myślę, że to z tą uczciwością to jest trochę tak, że no, każdy ma swoją uczciwość niestety, tak? To znaczy, no, każdy działa w interesie swojej firmy, tak? I pytanie oczywiście, co to jest cena uczciwa, szczególnie w dzisiejszych czasach, prawda? Czy 2 złote za opakowanie, które jest warte złotówkę, ale które będzie za tydzień, to jest cena uczciwa, czy to jest cena nieuczciwa? No to zależy pewnie od momentu, czy ktoś bardzo tego opakowania potrzebuje, czy nie. Ale mówiąc trochę poważnie, akurat tutaj chyba to nie jest aż tak bardzo trudne. Przede wszystkim no to, co dominuje w opakowaniach z tektury falistej, to jest udział kosztu surowca, tak, który zależnie właśnie od poziomu przetworzenia tej tektury waha się w granicach powiedzmy tam od 60 kilku do nawet 80 kilku procent. Jeśli to byłaby taka zwykłe pudło szare, bez nadruku, no to niektóre firmy, pewnie nie w obecnych czasach, ale powiedzmy jeszcze rok czy 2 lata temu, mogły to sprzedawać nawet za cenę, gdzie udział surowca jest na poziomie tam 80 paru procent. Inne dodatkowe składniki, kwestie właśnie produkcji, tutaj byłoby trzeba wnikać już w... Znaczy okej, żeby trochę to zamknąć, tak? Jeśli nawet sam to ostatnio robiłem, chcąc sprawdzić, czy ceny podane przez klienta, z którym współpracowałem, są właśnie uczciwe, czy się mieszczą w pewnych granicach, po prostu sprawdziłem, mając informację, z jakiego surowca jest to opakowanie zrobione, jaki jest udział surowca w tym opakowaniu. Jeśli dla opakowania bardziej przetworzonego jest to powiedzmy bliżej tam 60 paru procent, a dla zwykłej klapówki około 80, można powiedzieć, że jest to cena uczciwa. Natomiast może samą produkcję bym jeszcze tutaj, tam kwestie linii produkcyjnych pominął, bo to jest za bardzo skomplikowane. Natomiast no myślę, że największe różnice mogą się pojawiać przy wielkości partii produkcyjnej. Tutaj taka, znaczy trudno to opowiedzieć, tak? Natomiast produkcyjnie tektura jest produkowana na takiej wstędze prawie 3-metrowej, dość duża skala. I ta produkcja przebiega tam z prędkością 300 paru metrów na minutę, czyli to naprawdę pędzi. I teraz wyprodukowanie niewielkiej ilości tektury, a później na przykład jeszcze maszyny na przykład produkujące opakowania klapowe są w stanie w ciągu godziny wyprodukować 15, nawet podobno są już maszyny, które potrafią zrobić ponad 20 tysięcy opakowań na godzinę. Więc jeśli my teraz zamówimy 1000 opakowań, to koszt ustawienia tej maszyny no, będzie nieproporcjonalnie duży w stosunku do partii produkcyjnej. Więc tutaj myślę, że w szczególności z tych wszystkich parametrów wielkość partii produkcyjnej może wpływać na ten współczynnik tego udziału kosztu surowca w cenie opakowania. Może też warto powiedzieć, że ten kolejny punkt, czyli wymiary opakowania, to tak intuicyjnie już muszę sobie przyjąć, że no, gdzieś wiele maszyn najlepiej działa w tym środkowym zakresie. Tak? Jeśli na przykład, nie wiem, powiedzmy, maszyna może produkować opakowanie 2,5-metrowe, cokolwiek by to znaczyło, i wsadzimy na to rzeczywiście arkusz 2,5-metrowy, no to ona będzie działała już na granicy własnych możliwości. Ten proces może być wolniejszy, cena może być trochę większa. Więc to są takie, bym powiedział, no podstawowe odchylenia od tego współczynnika 60-80% udziału surowca w koszcie opakowania.
Teraz myślę tak praktycznie, jak to można policzyć, to znaczy ceny papieru można gdzieś znaleźć w internecie, są czasami gdzieś tam publikowane, teraz wszyscy się tym chwalą, no bo mówią, że jest bardzo drogo, więc można mniej więcej policzyć, znając gramaturę, ile tam mamy ile mamy papieru, gram papieru w danej powierzchni, określić sobie cenę i mniej więcej określić, jaki powiedzmy, jaki jest koszt papieru i z tego powiedzmy dodając jakieś tam te 40-20%, mniej więcej określić sobie taki no, uczciwy koszt opakowania. Mhm. Ola ma pytanie. Tak, Ola. Dzień dobry panu Andrzeju, a tak z ciekawości, który wskaźnik do oceny papieru pan by rekomendował? RISI, który jest gdzieś tam prezentowany kwartalnie, czy OIVIT, który jest gdzieś tam miesięcznie? W czym jest jakby różnica? Tak, generalnie przyjęło się, że dla rynku polskiego używa się tego EUVIT-u z rynku niemieckiego, tak, że ten rynek jest większy, bardziej stabilny, więc jako taki odnośnik, bo to też jest ważne, to znaczy to nie jest, to nie powinien być wyznacznik ceny dla rynku polskiego, tak, czyli patrzymy na ceny w Niemczech i uważamy, że papiery w Polsce kosztują tyle samo, tylko raczej odnośnik do trendu, jaki powiedzmy jest na rynku papieru, tak? Czyli miesiąc do miesiąca patrzymy, jak nam się ceny zmieniają, o ile procent. Natomiast no, firmy uczciwie przyznają, że one nie kupują papieru w cenach EUVIT-u, prawda? Tylko raczej są to ceny w Polsce niższe. Natomiast jeśli chodzi o podwyżki, obniżki, to jest jak najbardziej do określenia trendu najlepszy wskaźnik. Myślę, że taki najbardziej popularny i generalnie akceptowany. Ja w zasadzie nie spotkałem się, żeby któraś z firm proponowała inny współczynnik niż właśnie oparcie się na EUVIT-ie przy zmianach cen. Jeśli dostawca sugeruje taką na ten moment, na te warunki rynkowe, taką argumentację, taką retorykę, że cena celulozy, że dostają od swoich dostawców, od papierni ciągły wzrost cen surowca, czyli papieru, i ona nijak się ma, jakby korelacja ceny celulozy i ceny papieru. Jakby nie, mimo że wskaźnik pokazuje chociażby nawet stabilizację, czy gdzieś są rekomendacje, że będzie ze spadek cen tego surowca, to tutaj poddostawcy stale te ceny podnoszą i ta korelacja cen celulozy i papieru jakby no nie jest tożsama. Mhm. Okej. To gdzieś mam to na dalszym slajdzie, ale od razu w takim razie też pani odpowiem. To znaczy to jest... Myślę, że tak. W tej chwili zdecydowanie niestety mamy rynek dostawców. I tutaj Julia, zapraszając na to nasze spotkanie, wspomniała o mojej obecności na Fachpaku. I tam akurat polskie firmy są reprezentowane w dość ograniczony sposób. Natomiast warto pojechać po to, że czasami jedno zdanie otwiera bardzo oczy. Rozmawiałem właśnie z takim polskim, szczerze powiem, nieznanym producentem opakowań. I tak pytanie od pytania, jak tam właśnie rozmowy handlowe i tak dalej, czy Niemcy są zainteresowani? I odpowiedź była taka, że tak, Niemcy są zainteresowani, ale nie dlatego, że w Polsce jest taniej, tylko dlatego, że w Polsce jest szybciej dostępny papier i opakowanie. Więc niestety w tej chwili kluczowym argumentem za kupowaniem opakowań jest to, że no, dla niektórych firm to one w ogóle są, a powiedzmy dla tych firm, którym się lepiej udało poukładać relacje z dostawcami, że one są w miarę krótkim terminie. Tak, no kiedyś na opakowanie, jak się czekało 2 tygodnie, to powiedzmy to było normalne, ale zrobienie opakowania w tydzień było możliwe, a czasami nawet w 2-3 dni. Teraz
wiem, że się pojawiają terminy dwu, nawet czasami trzymiesięczne na dostawę opakowań. No, w historii ja tego nie pamiętam, żeby tak było. To jest po prostu, no, folie się tyle produkuje, ale nie karton, prawda? Więc powiedziałbym tak, dostawcy próbują na różne sposoby uzasadniać podwyżki i rzeczywiście jest tak, że papier bardzo zdrożał, gdzieś tam z poziomu 400 kilkudziesięciu euro na prawie 700, tak? Więc to jest bardzo wysoka podwyżka w bardzo krótkim czasie i tego też również w historii nigdy nie było. I to jest rzeczywisty wpływ, natomiast gdybyśmy sobie to przeliczyli też, tak, czyli na przykład wzięli powiedzmy te 70% w udziału kosztu papieru i policzyli to powiedzmy jako podwyżkę, no załóżmy też, nie wiem, 60%, jeśli chodzi o, czy tam nawet 70%, no to nam wychodzi powiedzmy podwyżka w granicach 40, może do 50% w skali roku. To i tak jest bardzo dużo. Natomiast wiem, że niektórzy dostawcy próbują te podwyżki robić jeszcze większe, argumentując to tym, że koszty pracy, koszty energii, koszty kleju, no to już są takie dość, troszeczkę jazda po bandzie bym powiedział, ale próbują jakby uzasadniać na różne sposoby wzrost cen. Natomiast faktem jest to, że głównie, czy może inaczej, poza rzeczywistą podwyżką surowca, próbują po prostu wykorzystywać koniunkturę. I tutaj no, moja taka ulubiona anegdota, opowiadał ją dyrektor zakupów, sprzedaży, przepraszam, właśnie od jednego producenta dużego opakowań, gdzie rozmawiał po drugiej stronie z jakąś też dużą korporacją, z dyrektorem. No i ten dyrektor powiedział, że on oczywiście żadnych podwyżek nie akceptuje, on po prostu zrywa współpracę. No i okej, na tym rozmowa się skończyła, po czym za 15 minut ten dyrektor, który zrywał współpracę, oddzwonił i powiedział, że on podtrzymuje swoje stanowisko, że zrywa współpracę, ale zrywa ją stopniowo. Dlatego, że po prostu no, dość szybko zrozumiał, że on po prostu gdzie indziej tych opakowań nie kupi. Już nawet nie jest kwestia, że nie kupi ich w tej samej cenie. Nawet jak on zaakceptuje podwyżki, to jako nowy klient, nowego dostawcy będzie gdzieś na końcu tego całego ogonka i on te opakowania dostanie po prostu za parę miesięcy. Więc okej, dobrze. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na pani pytanie. Przepraszam, jeśli się rozgadałem, ale jeśli coś jeszcze mogę uzupełnić, to proszę zapytać. Natomiast okej, no to tak z mojej strony byłby taki komentarz. Okej. Dobrze. A przepraszam, jeszcze powiedziała pani o celulozie. Tutaj to gdzieś właśnie wcześniej się pojawiało. Praktycznie w Polsce w tej chwili papierów celulozowych się nie używa. Do produkcji tektury. W zdecydowanej większości są to papiery makulaturowe, one są dużo tańsze. A co się dzieje z rynkiem makulatury, to możemy zobaczyć za każdym razem, jak robimy zakupy przez internet, prawda? Gdzie ten papier trafia, co my z nim robimy później i na ile ten obieg jest w tej chwili zamknięty i z czego trochę wynikają problemy no, takiego rynku e-commerce'owego po prostu w tej chwili. Okej. Okay. No tak, tutaj łatwiejsza wersja porównania ofert. W momencie, kiedy możemy porównać oferty od kilku dostawców. I tutaj no, wydaje się, że jest łatwiej. Natomiast ja specjalnie umieściłem cenę dopiero na czwartym miejscu, dlatego że sam, mając trochę optymistyczne podejście do życia, patrzę na cenę, mówię, super, będzie taniej, prawda? No, czyli jakiś projekt się powiódł, mamy tańsze opakowanie. Natomiast sobie Państwu proponuję najpierw spojrzeć na te inne parametry, czyli tak naprawdę, czy mamy tą samą tekturę, o którą pytaliśmy, czy mamy tą samą wartość MOQ i czy na przykład dostawca gdzieś tam troszeczkę nie próbował czegoś zmienić w konstrukcji, prawda? To z takiego mojego projektu, gdzie tam klient ma jakiś symbol wycięty, bo tak się prezentuje na opakowaniu. No jeden z dostawców uznał, że można z tego symbolu zrezygnować, bo będzie można użyć słabszej tektury i taką propozycję zaofertował, jakby nie informując o tym w sposób taki bezpośredni. Więc zanim dojdziemy do ceny w tym porównaniu tych ofert, no po prostu trzeba te inne parametry po prostu też porównać i wtedy możemy powiedzieć, że okej, mamy tą cenę,
i jest jakaś tam cena, właśnie cena uczciwa. Tutaj jeszcze myśląc właśnie o tym porównywaniu i trochę podsumowując tą część, pomyślałem sobie właśnie, że można tutaj troszeczkę zmienić to pojęcie FIFO, prawda? Czyli jak na końcu tam wpisałem, fair in, fair out, czyli jeżeli uczciwie włożymy dane do przetargu, czyli no, dobrze je skompletujemy i nie zostawimy zbyt wielu ścieżek, a na najlepiej żadnych ścieżek dostawcom, żeby próbowali jakieś tam swoje działania wykonywać, troszeczkę modyfikując tą ofertę, no to otrzymamy też uczciwe dla nas, czy takie jasne wyniki po prostu, więc to jest taki ten mechanizm określi. Okej. Ja mam tylko właśnie pytanie, co masz na myśli, jakbyśmy wrócili jeden wcześniej. Ważność oferty, indeksacja, COVID. Ja rozumiem, że trudno weryfikować cenę, ale co masz na myśli indeksacja przy ważności oferty? Znaczy to jest to troszeczkę to, co zapytała pani Aleksandra, to znaczy EUBIT jako parametr, czyli powiedzmy te ceny, zmiana cen surowca na rynku niemieckim, prawda? Więc tutaj często, i to jest myślę generalnie dobry pomysł, jest po prostu powiązanie zmiany ceny w oparciu właśnie o zmianę ceny surowca. Czyli jeżeli powiedzmy surowiec nam zdrożeje o ileś procent i umawiamy się, że udział tego surowca w opakowaniu jest na jakimś poziomie, no to o tyle możemy zmodyfikować cenę, zarówno do dołu, jak i do góry, prawda? Więc tutaj jakby zamykamy trochę ścieżkę do takich działań, że no nie wiem, miesiąc po przetargu ktoś nam przyjeżdża, mówi ojej, wszystko zdrożało, to musimy podnieść te ceny w ogóle i tak dalej, prawda? Więc przy czym tutaj też jest w tym momencie, no wczoraj, przedwczoraj miałem rozmowę z dyrektorem zakupów w dużej polskiej firmie, który powiedział, że od pół roku firmy, dwóch dostawców opakowań, z którymi on współpracuje, obiecują mu dostarczenie mechanizmu indeksacji cen. Odciągają to, no ponieważ właśnie korzystając z rynku dostawcy, tak, i mając świadomość tego, że klienci trochę stoją pod ścianą w tej chwili, nie jest łatwo zmienić dostawcę, utrzymując terminy dostawy, jeszcze powiedzmy cenę, prawda, bo każdy chętnie przyjmie nowy wolumen, natomiast za zdecydowanie wyższą cenę niż kiedyś, no to tutaj takie działania po stronie dostawców to są jakby wykorzystywanie sytuacji trochę w tej chwili. Ale indeksacja generalnie polecam. Natomiast no teraz właśnie to ten COVID, że wszystko drożeje, tak, no, czasy są takie, no, że jakby nawet ta zwykła taka inflacja konsumencka, inflacja producencka, nie wiem, koszty palet, które tam, nie wiem, z około 30 zł był moment, że kosztowały ponad 80, prawda, więc no tutaj śledzenie tych wszystkich zmian, no też tak, no, jesteście też po tej stronie kupującej, tak, a takich myślę, że już jest chyba trochę takie wzajemne wypalenie się trochę i po stronie sprzedających, i po stronie kupujących tych ciągłych zmian i ciągłych negocjacji, trochę też w oderwaniu od takiej rzeczywistości, tak, bo te zmiany są tak szybkie, że w zasadzie trudno złapać jakąś stabilność i do czegoś się tak cały czas odnosić. Dobrze, to obecna sytuacja rynkowa, rynek papieru, to już troszeczkę powiedzieliśmy, tak, o cenach, o rosnącym popycie tym e-commerce'owym, ograniczenie podaży, no tutaj też jest takie dość specyficzne zachowanie, że firmy na przykład niektóre zamykały papiernie w szczycie zapotrzebowania, mówiąc, że muszą jakieś remonty zrobić i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj były jakieś działania też trochę w tle, być może ograniczające tą podaż papieru. Natomiast przechodząc do tego następnego punktu i też nawiązując trochę do tego fachpaku, tam na jednym też ze stoisk usłyszałem taką rozmowę, gdzie ktoś finalnie, bo tam była prezentacja takich toreb papierowych do pakowania ubrań właśnie tak wysyłkowo,
też e-commerce. I ktoś powiedział, że bardzo fajny pomysł, tylko czy na to wszystko wystarczy nam papieru. I wydaje mi się, że może być troszeczkę tak, a nawet wiem, że już się to dzieje. Miałem pomysł, ale okazało się, że ktoś już ten pomysł ma na etapie startupu, więc chyba już go nie przegonię, że będzie w jakimś sensie, w jakimś stopniu odwrót od opakowań papierowych, częściowo przynajmniej, dlatego, że po prostu nie ma to zawsze uzasadnienia, tak? To znaczy ten papier w tej chwili jest używany w takich ilościach, nie wiem, pewnie wszyscy próbowaliśmy się napić Coca-Coli w McDonaldzie przez papierową rurkę, gdzie po 5 minutach w zasadzie tam trudno coś zaciągnąć, prawda? Więc jakieś albo używamy metalowych, moja córka ma chyba jakąś szklaną rurkę znowu i tak dalej, jakieś takie rzeczy. I oczywiście, że trzeba racjonalnie postępować, natomiast no, wydaje się, że tutaj ten rynek papieru jest teraz mocno przegrzany, jeśli chodzi o zapotrzebowanie i będzie trzeba się z tego jakoś wycofywać trochę, tak, gdzieś szukać tego racjonalnego używania plastiku. To było też bardzo fajnie widać w Niemczech po paletach. Kilka firm, ale stosunkowo dużo było to widoczne, ofertowało po prostu palety plastikowe. Tak? I o ile myślę, że jakiś czas temu nikt by tam specjalnie nie zaglądał, to w momencie, kiedy paleta euro zaczyna kosztować tam, czy tam, nie wiem jak cena na dziś, tak, ale tam 2-3 tygodnie temu około 90 zł praktycznie, tak, czyli drożała praktycznie trzykrotnie, no to paleta plastikowa, zwrotna, no może stać się ciekawą alternatywą. Jak usłyszałem o tym wzroście cen palet, to pomyślałem sobie, że w tej chwili mniejszą stratą jest zgubienie portfela niż zostawienie palety drewnianej na podwórku, prawda? Bo się może okazać, że to większa strata będzie z tego, a już parę palet to jest po prostu majątek. No tak, i tutaj no rynek dostawcy, to już trochę powiedziałem, tak? Warto na pewno, też tak trochę skracając, żeby nie przechodzić punkt po punkcie, tak, no będąc w kontakcie z tymi dostawcami, tak, no bo mimo tego, co się dzieje, tej takiego ograniczenia podaży, otwierają się nowe firmy, nowe fabryki, tak, z takich obecnych uruchomień, to akurat bardziej powiedzmy tam południowo-zachodnia Polska, tak, czyli tam firma Model wystartowała w Nowej Soli, niedaleko brzegu uruchomiła się nowa fabryka VPK. Na początku przyszłego roku ma ruszyć cała duża nowa fabryka Desmisa tutaj gdzieś koło Bełchatowa, więc ta podaż tych opakowań będzie się zwiększała i ten rynek na pewno, znaczy odpowiadając na to, czy nie zabraknie tym firmom papieru, to znaczy moim zdaniem to są tak duże struktury, że nie zaryzykowaliby otwierania nowej fabryki bez pewności gwarancji tego, że będą mieli surowiec do tego, żeby to opakowanie produkować. Więc myślę, że jest przekonanie na rynku, że ta sytuacja będzie się stabilizowała. Przez jakiś czas myślę, że może być na tych wysokich poziomach. Natomiast jeżeli chodzi o też taką, poza tym, co się wydaje, to też od strony tej organizacji, tej europejskiej FEFCO, która właśnie odpowiada za tekturę falistą, mam informację, że w tej chwili stoki magazynowe papieru zaczynają powoli rosnąć, bo zaczynają się odbudowywać. Więc no, zaczyna być lekka, nie chcę powiedzieć nadprodukcja, tak? No, ale powiedzmy ta podaż zaczyna być już na tyle duża, że ten papier nie schodzi na pniu, tylko zaczyna być już powoli magazynowany. Więc kilka razy już mi się wydawało, że to już koniec podwyżek i będzie stabilizacja, natomiast myślę, że teraz już są trochę też takie sygnały zewnętrzne świadczące o tym, że być może to już jest powiedzmy ta górka, na której się zatrzymamy. Tak? Okej, okay, ktoś podniósł rękę. Tak, Mateusz ma pytanie, proszę. Znaczy może nie tyle pytanie, ale z racji tego, że jestem w bankowości na przykład i teraz mamy taki trend ogólnie, odnośnie papieru, że dwa banki już bardzo mocno odchodzą w ogóle od papieru, od kartek papieru, a stąd z tym jest związane, przechodzą na cyfryzację. Zaraz też zamówienia na kartony archiwizacyjne, natomiast no, to są potężne kartony, bo jednak to muszą mieć wytrzymałość. Też te zamówienia przestaną w ogóle spływać, bo nie będą one potrzebne. Wszystko będzie archiwizowane na nośnikach cyfrowych. Także tutaj też sektor bankowy odchodzi od kartonów, w ogóle od papieru.
też dostaliśmy informacje. Tak, i tutaj na pewno, tak jak powiedziałem, ten trend ograniczania jakby w ogóle zużycia, czy w ogóle opakowań jest jak najbardziej dobry, tak? Natomiast takie masowe, moim zdaniem, odejście od opakowań wielokrotnego użytku, na przykład z plastiku, tak? Tutaj na przykład to, co się dzieje, moim zdaniem, na przykład z paczkomatami, prawda? Bo w momencie, kiedy kupowaliśmy cokolwiek w centrum handlowym, to nawet, buty przynosiliśmy w jednym kartoniku do domu, a masa tych kartonów zbiorczych zostawała w tym centrum handlowym i wracała z powrotem do papierni, tak? W tej chwili, w najlepszym wypadku, ten papier trafi do jakiegoś recyklingu, ale w większości przypadków, nie wiem, na domowe ognisko, kominek, albo po prostu gdzieś będzie leżał na deszczu, aż się nam po prostu rozłoży do końca, tak? Więc tutaj jest, myślę, przegrzanie trochę tego rynku takiego, jeżeli chodzi właśnie o takie proekologiczne zużycie papieru. I myślę, że to będzie się troszkę wycofywało. Natomiast cały ten trend ograniczania zużycia, jak najbardziej tak. Okej, słucham. Monika ma jeszcze pytanie. Monika, proszę. A nowe papiernie? Bo ja słyszałam, nie wiem, na ile to jeszcze jest prawda, czy plotka, ale tak właśnie a propos otwierania się nowych miejsc podaży, no to tak, no to te firmy, które tutaj zostały wymienione, wiem, że też Ravibox planuje się otworzyć z dużą firmą na południu tutaj Polski w przyszłym roku, więc rzeczywiście tych fabryk będzie kilka. No a papiernie, bo w Europie jakby jest określona liczba firm, które ten papier produkuje. Coś tam ktoś ostatnio przebąkiwał, że w 2023 ponoć jakaś papiernia się ma otworzyć w zachodniej Europie, ale coś z tego zakresu? Na przykład wiem, że firma Model kupiła w tej chwili papiernię, natomiast muszą też zmodyfikować system produkcji, dlatego że w tej chwili jest przystosowana do produkcji papierów o niższej gramaturze. Więc i tak jak pani wspomniała, jest, nie znam szczegółów, natomiast no, też słyszałem o kilku papierniach, które no, są w tej chwili budowane czy przygotowywane do tego, żeby się otworzyć. Więc myślę, że tutaj, znaczy myślę, że rynek papieru, czy jakby każdy rynek, tak, jest, no, nie znosi próżni. Jeśli gdzieś można zarobić pieniądze, a w momencie, kiedy papier zdrożał, powiedzmy, o 60-70%, to niewątpliwie musi to być biznes zyskowny, no to na pewno jest kapitał do tego, żeby to zapełnić po prostu i żeby z tego skorzystać. Więc tutaj byłbym o to pewnie spokojny. Znaczy tutaj to, co myślę, że jest największym czy dużym ryzykiem, tak, tu bym się jakby obawiał w ogóle czegokolwiek prorokować, no to są zachowania Chin, tak, bo jeśli chodzi o uzmysławiając sobie skalę tego kraju, tak, i ilość gotówki, którą oni mają, no tutaj podobno na początku roku była taka sytuacja, że oni po prostu przyjeżdżali i kupowali każdy papier. Tam była jakaś kwestia zmiany cła w przypadku, jeśli chodzi o Chiny, zmiany cła na makulaturę i na papier. Bardziej się opłacało kupować papier, więc przyjeżdżali, kupowali wszystko, tak. I tutaj myślę, że no, to jest w pewnym sensie działanie wciąż rynkowe, tylko w takiej skali, że nawet taki rynek jak europejski są w stanie po prostu zaburzyć. I na to no, nie mamy rzeczywiście wpływu i to jest no, pewnie duża niewiadoma tak naprawdę, tak? Jakby co oni mogą wymyśleć, tak? No, ja gdzieś czytałem w jakiejś prasie biznesowej właśnie, że jakaś taka wewnętrzna informacja, że po prostu Chińczycy kupują wszystko. No, mają kupować surowce po prostu, prawda, i magazynować. Więc no, wystarczy jakby taka tego typu informacja i to na pewno może rynek destabilizować. Myślę, że sama Europa wewnętrznie by sobie poradziła, natomiast no, wpływ tych rzeczy zewnętrznych, jakichś wojen handlowych, właśnie kwestia ceł, no to jest pewnie trochę poza nami tutaj, no, ale być może trzeba się przyzwyczaić do tego, że po prostu tak będzie, tak? Że tak jak, nie wiem, no pewnie będziemy przez jakiś czas żyć z wyższą inflacją, to być może również te takie mechanizmy globalne, trochę destabilizujące, a pozwalające pewnie komuś zarabiać po prostu jakieś większe pieniądze, no mogą działać.
czuje się jak analityk finansowy, który zapytany o to, czy akcje wzrosną, czy spadną, powiedział, że nie wiem dokładnie, wydaje mi się, że mogą wzrosnąć, chyba żeby spadły. Także. Okay. To zależy. Tak, to zależy, dokładnie tak. Dokładnie tak. Okej, okay. Dobrze, bo tutaj w zasadzie powinniśmy kończyć, teraz dobrze, ja teraz tutaj jestem. Panie Andrzeju, jest tak naprawdę, myślę, merytorycznie i ciekawie, że jeżeli pan się nią musi przejmować czasem i ma pan jeszcze chwilę, żeby z nami zostać, nam poświęcić, to myślę, że my w ogóle jakby nie mamy takiego typu problemu, że musimy gdzieś uciekać. No moja żona do mnie dzwoniła dopiero raz, także mam jeszcze chwilę czasu. Jak po trzecim telefonie będę prosił o koniec, ale na razie jeszcze możemy porozmawiać. Dobra. Okej. Tutaj teraz jest, no właśnie, to być może teraz do tej pory było ciekawie, teraz będzie reklama. Znaczy, może jeszcze wracając na chwilę do, tak, tutaj się chciałem zatrzymać, bo rzeczywiście ten slajd trochę przeskoczyłem. Myślę, że o ile do tej pory dawało się uzyskać pewne korzyści finansowe poprzez działanie takie czysto zakupowe, przetargowe, trochę wykorzystywanie powiedzmy koniunktury, tego, że jakaś nowa fabryka się otwierała z opakowaniami, dawała trochę niższe ceny, żeby zdobyć rynek i z tego można było jakieś korzyści wyciągnąć, no to zdecydowanie to w tej chwili są nowe fabryki, one są czasami trochę głodne wolumenu, natomiast trochę już nie za wszelką cenę. I tutaj bądź zewnętrznie, bądź wewnętrznie, myślę, że największe, najlepsze rezultaty jednak można osiągnąć poprzez takie zarządzanie tą działką opakowaniową od strony takiej technicznej. Stąd tutaj właśnie ta strategiczna taka rola działu zakupów i kompetencje właśnie umożliwiające no, tą współpracę z dostawcą też na tym poziomie takim bardziej merytorycznym, a nie samej ceny, bo tutaj no, na chwili obecnej myślę, że to będzie dość trudny. I teraz, okej, okay, to ja bym sobie przeskoczył tak już do takiego samego przykładu, bo to jest jeden z projektów, czy z klientów, z którymi współpracowałem. I tutaj w pierwszym punkcie jest pokazany przetarg na tekturę falistą, czyli takie działanie ściśle handlowe, już też oparte o dobrze przygotowane specyfikacje techniczne i tam ta skuteczność powiedzmy tego przetargu była tam na poziomie powiedzmy kilkuset tysięcy złotych, tak, w skali powiedzmy oszczędności. Natomiast projekty optymalizacji, czyli takie projekty, w których było analizowane samo opakowanie, kwestia, nie wiem, logistyki, procesów produkcyjnych, konstrukcji i tego typu działań, ktoś to kiedyś nazwał tak ładnie lean packaging, no dają znacznie większe korzyści, tak? I przy pewnej skali firmy, no to tak jak tutaj widać, to mogą być naprawdę spore kwoty. Też, co jest ważne, tutaj nie są zaszyte żadne zakupy maszyn czy jakiekolwiek w zasadzie inwestycje praktycznie, tak? To są po prostu takie działania wyłącznie oparte po prostu na analizie technicznej i optymalizacji opakowań, tych obszarów związanych z opakowaniami. Więc myślę, że patrząc na obecny wzrost cen opakowań, raczej usztywnienie po stronie dostawców, czy praktycznie trochę brak możliwości takiej negocjacji czysto handlowej, to rozmowa z dostawcą na tej części technicznej, tak, typu, nie wiem, zmniejszamy gramaturę, ponieważ wiemy, że to opakowanie może być zrobione ze słabszego materiału, czy zmniejszamy konstrukcję, eliminujemy jakieś fragmenty, prawda, opakowania, możemy je w jakiś sposób inny zastąpić. No możliwości jest dużo, ok? No to jest ten obszar, gdzie możemy rzeczywiście te ceny opakowań po prostu obniżać. Ok. Także to bym polecał. Tutaj mogę się jeszcze wesprzeć akurat osobą wewnętrznie pracującą w dużej strukturze, w dużej korporacji. Ten kolega powiedział do mnie, Andrzej, robię to od 20 lat i ciągle jest coś do zrobienia. Tak? Czyli to jest jakby trochę ciągły proces wynikający też z tego, że wchodzą nowe opakowania,
zmieniają się wymagania rynkowe, prawda? I tutaj jakby w tej też pojawiają się nowe technologie, szczególnie jeżeli chodzi o opakowania z tworzyw. I po prostu cały czas tutaj no, spore pieniądze można zaoszczędzać. I liderem takich projektów może być też dział zakupów. One są może trochę powiązane powiedzmy z jakimś R&D czy jakąś technologią opakowań, ale tutaj wewnętrznie w firmie jak najbardziej takie projekty mogą być prowadzone w oparciu o dział zakupów. Mam jeszcze jakieś straszne slajdy. No nie, to już nie będę... Okej, tu może jest tak trochę taki jeszcze slajd pokazany, jakie obszary można analizować przy tych projektach takiej właśnie optymalizacji technicznej, no, która finalnie prowadzi do obniżenia cen. Tak? Ja gdzieś próbując sobie to rozpisać, doszukałem się tam około 100 tych parametrów. Naprawdę jest co analizować właśnie po to, żeby obniżać po prostu ceny związane z opakowaniami, bo nie jest to cena samego tylko opakowania, ale czasami właśnie kwestie czy logistyczne, czy produkcyjne. Okej, dobrze, przyspieszyłem trochę, a to dlatego, że chciałem też darować Państwu tą nadmierną reklamę ze swojej strony, ale myślę, że półtorej godziny to jest naprawdę, prawie półtorej godziny to wystarczająca dawka, więc ja bardzo dziękuję ze swojej strony. Dziękujemy również, Panie Andrzej. Ja mam pytanie do uczestników. Czy macie Państwo jakieś pytania? Czy jest coś, co Was zaciekawiło? Tak, Andrzej, proszę. Dobrze, ja mam takie pytanie. Wspomniał Panie Andrzeju, Pan o wytrzymałości, etc. i tak dalej, gdzie dostawca projektuje opakowanie i gwarantuje wytrzymałość tego opakowania. Dla mnie to jest jasne i zrozumiałe, jeżeli mówimy o opakowaniach, które są pakowane, jednorodny towar na paletę. Natomiast co w sytuacji, kiedy coraz więcej firm dostarcza do centrów handlowych i na jednej palecie są różne opakowania, różnej wielkości, różnej wytrzymałości. Jak to się sprawdza wtedy? Jak sobie z tym poradzić? No, musiał Pan zapytać o tym na koniec, o to wyglądało na to, że na razie mamy pasmo sukcesu, jeśli chodzi o to spotkanie, a tu będzie teraz problem. Tak? Wiem, że to nie jest łatwe, więc dlatego też pytam, bo łatwo jest, kiedy jest jednorodny i ten sam produkt na palecie, natomiast no, zaczyna się wyzwanie, kiedy trzeba dostarczyć towar zmiksowany na palecie. Znaczy, odpowiedziałem Panu najpierw też trochę w podobny sposób, tak? To znaczy prowadziłem kiedyś projekt dla firmy, która robiła również eksport do Rosji. No i ja tutaj, żyjąc w świecie niemalże idealnym, kartonów ustawionych na palecie, mówię, że okej, to będzie taka wysokość palety, tyle kartonów, taka waga, więc taka wytrzymałość i tak dalej, więc to powinno wytrzymać. Na co no, pan praktyk z tej firmy mówi, panie Andrzeju, ale jak tutaj przyjeżdża kolega z Rosji, to jak pakuje ten samochód, to pakuje go po dach, to znaczy, że ustawia tyle kartonów, ile wejdzie, a później wchodzi na te kartony i wciska to pod klandekę jeszcze. Więc... Odpowiem tak, trochę tak żartując, ale nie do końca, ja nie potrafię Panu odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy moim zdaniem po prostu, jeżeli mamy nieokreślone parametry logistyczne, no to w zasadzie trudno powiedzieć, to żaden karton tego nie wytrzyma, tak? No bo albo musielibyśmy rzeczywiście używać kartonów pancernych. Myślę, że to jest kwestia, byłem kiedyś w centrum, okej, może po kolei, myślę, że to jest kwestia trochę takiego partnerskiego podejścia do firmy logistycznej. Tak? Wiem, że bodajże Raben próbuje w tej chwili robić coś takiego, że grupuje sobie kartony, jeśli chodzi o masę, no i teoretycznie robiąc tą kompletację już do poszczególnych sklepów, starają się ustawiać te kartony jednak na dole najcięższe i później coraz lżejsze. Tak? Żeby rzeczywiście no, jakby uszanować tą wytrzymałość tych opakowań, a nie postawić tego dokładnie odwrotnie, co nam się po prostu rozsypie. Więc nie ma narzędzi, ani nie jestem naprawdę w stanie jednoznacznie Panu powiedzieć, że taka jest metoda, prawda? To znaczy ja myślę, że po prostu trzeba ocenić ten cały łańcuch logistyczny, przyjąć jakieś założenia, no i później obserwować, tak? No, ja w tej chwili też mam właśnie z Rabenem dostałem informację, że jakaś grupa kartonów po prostu siada, tak? No i teraz to jest kwestia trochę działań w dwie strony, tak? Raz rozmowy z Rabenem, jak te opakowania są tam rzeczywiście wykorzystywane, a dwa być może po stronie klienta faktycznie wzmocnienia tych kartonów, bo być może są za słabe.
Natomiast no tutaj no, no nie ma jakby siły na to, że po prostu, no nie wiem, też w przypadku na przykład transportów kontenerowych, prawda? No jeśli ktoś uzna, że musi przejść po kartonach, żeby gdzieś tam dostawić jeszcze jeden karton, no to z czego byśmy tego kartonu nie zrobili, tak? No jeśli, nie wiem, stanie dokładnie na środku, tam gdzie się kleją klapki, a w środku nie ma żadnych kartoników, tylko na przykład jest coś sypkiego, no to ten but mu tam wpadnie po prostu, tak? No to jest za słaby karton. No nie, natomiast no tutaj po prostu gdzieś trzeba szukać doprecyzowania tych warunków logistycznych i do tego dobierać kartony, tak potrafię tylko odpowiedzieć. Natomiast jest to rzeczywiście, myślę, bardzo duże wyzwanie przed rynkiem i przed producentami, tak? Bo te warunki są po prostu niedookreślone i to jest problem. Cieszę się, znowu mówię jak analityk. Dziękuję bardzo. Ale już wiem, że teraz każde pytanie będzie łatwiejsze od pana, panie Andrzeju, tak już się spokojnie. Mam taką nadzieję. Tak, mam pytanie, czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś inne pytanie do pana Andrzeja? Okej. Myślę, że na razie nie ma pytań. Ja też, tak jak powiedziałam wcześniej, nagranie podeślę na maila, będzie też na kanale na YouTubie Akademii Kupca udostępnione. Pozwolę sobie też wysłać namiary na pana Andrzeja z prezentacją w takim zakresie, w jakim pan Andrzej decyduje się ją udostępnić, tak? Więc jeżeli państwo będziecie mieli pytania, będziecie mieli jakiś taki projekt optymalizacyjny, jeżeli chodzi o opakowania, to myślę, że warto usiąść i porozmawiać. Bo czasami bez sensu jest wymyślanie koła na nowo. Ja z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję panie Andrzeju za tą prelekcję. Było naprawdę bardzo ciekawie. Dużo bardzo ciekawych rzeczy pan mówił i takich, myślę, dosyć istotnych z punktu widzenia kupowania opakowań, no bo faktycznie to, co się dzieje na rynku w obecnych czasach, jest dosyć szalone. Także z mojej i z pana Andrzeja strony to wszystko. Do uczestników mam jeszcze tylko dwie informacje, że kolejny webinar w cyklu Akademii Kupca odbędzie się jakoś na początku listopada i będzie dotyczył kategorii managementu w zakresie stali, więc proszę tutaj śledzić aktywność Akademii Kupca, tak, newslettera czy LinkedIna. A dla kobiet mam informację, że 14 października niedługo będzie wrzucone też wydarzenie na stronę. Spotykamy się w ramach inicjatywy Kobiety w Zakupach z panią Elżbietą Niezgódką, także też bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję, że przede wszystkim panie Andrzeju, panu za prelekcję, za to, że został pan z nami dłużej, było bardzo ciekawie, bardzo merytorycznie. I państwu, że państwo również zostaliście, bo wszyscy zostali do końca. I do zobaczenia. Miłego jeszcze raz wieczoru. Bardzo też serdecznie państwu dziękuję. Szczególnie pani Julio za zaproszenie i państwu za cierpliwość i za wysłuchanie. Bardzo dziękuję. My również dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.